House of the Dragon, Ród Smoka, odcinek 7. Zapraszam serdecznie. No dzisiaj męczy mnie trochę katar, więc sprężać się trzeba. Zobaczymy, jak ten materiał wyjdzie. No i jak zwykle ważna uwaga, może pojawić się trochę spoilerów. Zawsze staram się uniknąć szczególnie tych większych, no ale ponieważ czasami zdarza mi się omawiać konkretne sceny, no to niewykluczone, że coś tam wam jednak a propos tego najbliższego odcinka, dla was najbliższego, ja już jestem po, coś wam zdradzę. Także bądźcie uprzedzeni. Tak jak mówię, wielkich spoilerów nie będzie, no ale jakieś tam drobne, więc jeśli ktoś jest totalnym spoilerowym purystą, no to najpierw obejrzyjcie sobie odcinek, a potem możecie skonfrontować swoje wrażenia z moją oceną. Zatem jedziemy. Znów ciężko jest tak do końca ocenić odcinek Rodu Smoka, czy bardziej można użyć sformułowania dzieje się, czy bardziej sformułowania no wciąż powolne tempo, bo jedno i drugie dobrze by pasowało do tego odcinka. Generalnie zaczynamy od sceny pogrzebu żony spalonej, jak wiemy, żony Daemona. Wracamy z powrotem do Siedmiu Królestw i wracamy w jej rodzinne strony. No i tam następuje pogrzeb. Król Viserys z całą rodziną, czyli z królową Alicent i z dziećmi, przyjechali na tą uroczystość. Oczywiście jest Daemon, oczywiście są wszyscy pozostali członkowie tej bardzo skomplikowanej rodziny królewskiej. No i sam pogrzeb wygląda troszkę dziwacznie. Ja rozumiem, że to nie jest w skali, jeśli chodzi o Westeros, przyjemne, wesołe. Znaczy nie jest to wesoła, przyjemna okazja, to zrozumiałe, u nas również przecież niestety. No ale mimo wszystko wygląda tak, jakby nikt z nikim nie rozmawiał. Wszyscy się mijają, jeśli chodzi o rodzinę królewską, ewentualnie kiwają sobie głowami. No tam dzieci, wiadomo, jak to dzieci mają troszkę więcej możliwości porozmawiania ze sobą, ale i tak tego jest niewiele. Wciąż drugi syn Alicent jest tym najbardziej zbuntowanym, najbardziej nieprzyjmującym się opinią innych i zafiksowanym na tym, by zdobyć swojego smoka. I tutaj mamy znowu duży, właściwie to kluczowy wątek tego, jak bardzo zdeterminowany jest ten drugi, czyli młodszy syn Alicent, by owego smoka zdobyć i jaką cenę gotów jest za to zapłacić. I to, co zrobi, by zdobyć tego smoka, niemalże na stosach pogrzebowych, mówię tutaj w cudzysłowie, sami zobaczycie, doprowadzi do bardzo, bardzo mocnej, zdecydowanej konfrontacji pomiędzy obydwoma stronnictwami, czyli Rhaenyrą i generalnie jej stronnictwem oraz zielonymi, jak ładnie tutaj są określani ci, którzy wspierają dzieci Alicent i nią samą. I tutaj naprawdę najbardziej można by współczuć królowi Viserysowi, ponieważ ewidentnie nie chcą stanąć po żadnej ze stron. Ewidentnie łudzi się wciąż i marzy o tym, że będziemy oni, że będą jedną wielką, zgodną rodziną. My, obserwatorzy zewnętrzni, wiemy, że to jest kompletnie niemożliwe. A ci, którzy czytali te książki Martina, na podstawie których ten serial jest robiony, na pewno już o tym w 100% od dawna wiedzą, że to się pokojowo skończyć nie może. Natomiast tutaj już jest taka scena, że naprawdę jest o krok od tego, by król został zmuszony najpierw zagrywką jednej, a potem drugiej strony do opowiedzenia się po której ze stron. Król wbrew logice i wbrew rzeczywistości może bardziej postanawia zignorować ewidentne możliwości ukarania jednej czy drugiej strony i wciąż wierzyć, każąc rodzinie, by się ukochali, tak de facto w cudzysłowie, wciąż wierzyć, że wszystko to się skończy dobrze. No wiemy, no tutaj nie ma tutaj możliwości, by to się dobrze skończyło. Poniekąd ten odcinek jest też przyczynkiem do tego, dlaczego 200 lat później, generalnie podczas oglądania tej głównej gry o tron, mamy już tylko jeden ród, właściwie też upadający, właściwie w zanicie ród pochodzący z Valyrii, czyli Targaryenów, ponieważ niejako dowiemy się tutaj półśrodkami, bo oczywiście nie jest to jeszcze do końca powiedziane, ale stopniowymi działaniami, tym wszystkim, co dzieje się w tym odcinku, dowiemy się, dlaczego ród Velaryonów, Velaryonów upadnie i nie będziemy go mieli już za te 200 lat, kiedy Daenerys będzie buszowała po tym świecie. Jeśli chodzi o grę aktorską, Paddy Considine jako król Viserys wciąż jest doskonały. No ale ze względu na chociażby
na to, że powoli trzeba go odstawiać na boczny tor. No nie ma go za dużo tutaj w tym odcinku. Wydaje mi się też oczywiście absolutnie subiektywna moja ocena, że Millie Alcock, czyli ta młodsza wersja Rhaenyry, bardziej mi się podoba. Miała w sobie większy potencjał, większy ogień niż Emma Darcy, która tutaj gra tą jej starszą wersję. No ale to też jest kwestia ewolucji postaci. Okej, nie? Także absolutnie nie mogę niczego tej nowej niejako aktorce zarzucić. Po prostu tamta jakoś bardziej mi pasowała. O tak mogę się wyrazić. Starsza wersja Alicent moim zdaniem jest równie dobra jak młodsza, czyli Olivia Cook, tak, grająca tu starszą wersję Alicent. No i jeśli chodzi o Alicent, no ta ewolucja tej postaci postępuje. Już wie, że musi uważać na co, czego sobie życzy. I ojciec zresztą powraca na tron i jest to taka scena, po której Alicent otrzymuje pochwały od swojego ojca. Szok, ludzie, niedowierzanie. Alicent otrzymuje pochwały od ojca, że nie spodziewał się po niej takich cech, które może nie są zbyt przyjemne, miłe i nie takich cech oczekuje się od osoby honorowej i dobrej, ale w tej wojnie, w tej grze, w której biorą udział zieloni, te cechy przydadzą się na pewno. No i tutaj Alicent stopniowo, chociaż poznajemy ją jako osobę na samym początku, taką raczej niewinną, raczej taką rozmarzoną, no to szkoła życia niejako uczy ją tego, by niestety zmieniać się. Jest to troszkę podobna zmiana do tej, którą przeszła Sansa Stark, od niewinnej, zaczytanej w pieśniach o rycerzach, czy to zaczytanej, zasłuchanej w pieśniach, zaczytanej w balladach o rycerzach, niewinnej nastolatce, w poważną kobietę rządzącą, tak? Czyli w osobę odpowiedzialną i podejmującą trudne decyzje. I wygląda na to, że w trochę innym, jeśli chodzi o troszkę inaczej, jeśli chodzi o etapy tej drogi, ale Alicent zdecydowanie też taką drogę tutaj przechodzi. No i bardzo podoba mi się rozwiązanie fabularne, naprawdę fajny pomysł fabularny na końcówkę tego odcinka, kiedy Rhaenyra postanawia podjąć działania, by zmienić swój los, by zmienić układ na planszy i wzmocnić swoje stronnictwo, bo czuje się mocno osamotniona w tym wszystkim, co się tutaj dzieje. No i oczywiście, by wciągnąć niejako w tą grę Daemona Targaryena, który ewidentnie od między 5. a 6. odcinkiem z tej polityki się wycofał, poddał i nie chciał brać w niej udział. Nawet tutaj pada takie sformułowanie, że on z córkami po śmierci swojej żony do Westeros nie wróci, o jego dom jest gdzie indziej. No i Rhaenyra musi go jakoś do tego powrotu przekonać i do tego, żeby wsparł ją, a nie chociażby Alicent, ale najprawdopodobniej, żeby po prostu nie stał z boku, tak? Żeby zaangażował się w tą walkę i to zaangażował się po stronie Rhaenyry. No i ten pomysł, który Rhaenyra jakby wysuwa, a potem wspólnie realizują, jest bardzo, bardzo fajny. Bardzo mi się podobało. Wyglądało to po prostu na ostrą grę o tron, która nie uznaje sentymentów i nie bierze jeńców, a sam finał tej sceny jest naprawdę, naprawdę fajny. Sami zobaczycie. Mam nadzieję, że dużo wam tego moim sformułowaniem nie zaspoilerowałem. Generalnie 7. odcinek jest dokładnie tym samym, czego byśmy oczekiwali po całości, po tych 6 poprzednich odcinkach. Nie jest moim zdaniem ani lepszy, ani gorszy. Tak jak powiedziałem, jest dużo snucia się rozmowy, dyplomacji, dyplomatycznych półsłówek, gier słów, ale są też spięcia, są sytuacje kryzysowe, kluczowe i są konkretne akcje, w których to pionki znowu przesuwane są na planszy lub nawet już ostatecznie z tej planszy znikają. To wszystko z mojej strony. Nie będę przedłużał, tak jak mówię, nie czuję się najlepiej, więc zapraszam na inne materiały na moim kanale. No i najważniejsze, trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia, cześć.